Cześć, z tej strony Dyszka, zapraszam Was do Kontenera. To jest nowa seria na moim kanale. Jak wiecie, pracuję w pewnej firmie, która zajmuje się wywozem gruzu oraz innych materiałów pobudowlanych. Tutaj szef mi to wysypuje, ja to wszystko segreguję. No i znajduję bardzo ciekawe różne rzeczy, dlatego też postanowiłem nagrać taką serię, jeżeli chodzi co znajduję w takich kontenerach, co ludzie wyrzucają, czy da się coś zarobić, ile co kosztuje, chociaż to tylko jest na moje oko. No i zaczynamy. Dzisiaj taki króciutki bardziej odcinek, ponieważ jest to taka zapowiedź tego całego cyklu na moim kanale. Fakt faktem, fifka fifką, życie jest życiem, trzeba i śmigać dalej. Dobra, znalazłem naprawdę ciekawe rzeczy. Pierwszy to jest oczywiście system podłączenia umywalki. Fulnówka, zapakowane, naprawdę nowy system do podłączenia. Jak widzicie, no myślę, że wartość tego spokojnie z dyszka będzie, jeżeli bym oczywiście to wystawił lub gdzieś się sprzedał komuś, to bym chciał za to 10 zł. Także naprawdę nówka, nawet z instrukcją, zapakowane. No i co? Kolejną rzeczą, jak to zobaczyłem, to naprawdę gały mi wyleciały, ponieważ znalazłem jakiś, nie wiem jak to się nawet przeczytać, to jakiś mikrofon do kalibracji. Oczywiście przed odcinkiem zajrzałem, no i jest to, patrzcie, no całkowicie nowy, z jakiegoś kina domowego, do kalibracji. Nie wiem do czego to służy, jednakże patrzałem na tutaj na eBayu oraz na Allegro, no i nówka kosztuje 100 zł, także ciekawe, ja bym tak myślę wrzucił gdzieś to na jakiś portal aukcyjny za 20 zł albo coś takiego, bo nie wiem czy to jest sprawne czy też nie. No wygląda to naprawdę fajnie, długi kabel, nie wiem jak się kalibruje, no ale spoko. Ja myślę, że największą ciekawostką to jest, jakby to powiedzieć, coś japońskiego, ochrona przed słońcem, naprawdę pudełeczko, jak widzimy tutaj made in Japan, także to nie jest made in China, no ale coś zrobić. Jak widzicie, jeszcze pudełko jest troszkę namoknięte. Oczywiście tego raczej bym nie sprzedawał. O, już to wypadło. Jakaś tu jest instrukcja, jak widzicie, nawet jest jeszcze zamoknięta, ale jest to całkowicie nowe, nieużywane. Być może jakiś delegat z Japonii tutaj chyba na kopię wyrzucił, zabrał, bo może myślał, że jest słońce w Katowicach, no ale niestety się zdziwił, bo było zimno. No i co, pudełeczko się otwiera. Wow. Mamy tutaj jakąś gąbeczkę. Podnoszę gąbeczkę, no i co? Jest tu jakiś puder. Jak to działa, jak to nakładać na twarz? No ciężko mi jest powiedzieć, bo ja nie wiem. W każdym bądź razie nie sprawdzałem, ile takie coś kosztuje. Myślę, bardziej to jest taki... No nie wiem, nie wiem. Ja bym tego nie używał, tak? Ale no ciężko stwierdzić. Spoko. Ja... ochrona przed słońcem, także bałbym się tego użyć. A jak wy użylibyście tego? Ja nie wiem. Powiem wam szczerze, że jeszcze znalazłem oczywiście z jakiegoś zestawu tutaj jakąś antenę. Antena jak to antena, ale nie wiem do czego mógłbym ją wykorzystać. Tutaj jest naprawdę, no jak widzicie, wszystko praktycznie nowe rzeczy ludzie wyrzucają. Także szkoda, raczej dla mnie lepiej, bo wiecie, zawsze mogę coś zarobić, czy też nie. Antena to jest chyba, jak wiecie do czego to jest antena, to napiszcie w komentarzu. I ja będę kończył ten odcinek. Taki, a nie, zapomniałem jeszcze. 5 sztuk, to jest takie duże opakowanie w pudełku. Serio, naprawdę. Teraz widzicie tylko pudełko, bo jeszcze nie mam przygotowanego stanowiska do końca. Ja tu już otwieram i sobie zobaczcie to. Okej, co to jest? Ja wam zaraz powiem co to jest. To jest siedzisko, taki poddupnik, wiecie, bardzo miły w dotyku, chociaż przez rękawiczki też można wyczuwać wiele rzeczy. No i co, no tutaj 5 sztuk jeszcze zafoliowanych, tak jakby ktoś z jakiegoś kompletu wyrzucił. Tu jest na rzepa, jak widzicie, gąbka świeżo po prostu, nie wiem, malowana, jakby to powiedzieć. Antypoślizgowe, na siedzisko w sam raz, będę miał na czym siedzieć, także 5 sztuk takich, nie wiem, ja bym to wycenił na, z wiadomo, z kompletu,
Także na sztuki coś takiego można kupić na targu, gdzieś nie wiem, ale no nie wiem, z piątkę bym sobie zażyczył za takie coś. No ale ja to wykorzystam, będę miał na stanowisko na przyszłe odcinki. Także dziękuję za oglądanie, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli wam ten odcinek oraz seria zapowiadająca się będzie podobała. Dajcie suba, łapeczkę w górę i do zobaczenia w kontenerze następnym razem. Cześć, Dyszka.